i za kopanie się zabieramy. Także kopiemy na 50, tu po adaptacji ława fundamentowa ma 40 cm, 10 cm suchego. Oryginalnie w projekcie jest 30 cm ława i 10 suchego. Także tak. Lecimy, kopiemy na 50. Beton! Nie? Mamy półsuchy beton. Na drobnym kruszywie. W taczuszkę. Op. No. Ciach, ciach, ciach. Gdzie przemówiesz grabki? W którą stronę? I kiprujemy. Przemo ma babę. Jeszcze. Także sobie ściąga. Babu mu bija. No i taki przymiar, nie? Zrobiony na 40. Odtąd dotąd jest 40. Dziura wykopana na 50. No i zostaje po ściągnięciu tyle, co ma być, nie? Za koleją zbieramy. Nie zostało, bo się wdepta to. To będzie zdeptane. Powiem wam, że w tej glince naprawdę fajnie się kopało. Pięty mamy odgniecione. Ale pogoda dopisuje. Ale jutro ponoć ma się skiepścić. Gdzie? Oj, do przymiaru Przemu po ubiciu ściąga i zostaje nam idealnie 40 cm, nie, na beton. Do zbrojenia i na beton. No, tak to wygląda. Kierownik budowy był. Powiedział, że bardzo ładnie wykopany. Równiutko, elegancko. Przy takiej glinie nic wam się nie zarywa, nie? Na dobrą sprawę. Przy takim podłożu nawet można by się pokusić o zrezygnowanie z tego suchego, bo mamy równiutkie podłoże, niechłonne, także jakby to zalał betonem podkładki, dać wyższe po prostu, też by było dobrze, nie? Cenowo by wyszło podobnie. Mniej roboty po prostu, nie? Ale jest tak w projekcie, jest tak w adaptacji. Po adaptacji tego się trzymamy. Tarara, ta, ta, ta. Jak się robi, tak jak książka pisze, wtedy się śpi spokojnie, nie? Powiem wam, ja to już się stęskniłem za tym. Pięty łupią, ale to się człowiek rozciągnie. Za twardo na początek. No jakby był piaseczek, to by tak delikatnie się rozbujał, a to na dzień dobry ogień. Gdzie, Przemo? Ops. No, zaraz przeskoczę z tym. Mało powietrza, ciekawe jak w tej drugiej taczce. Jeszcze mamy zapasowe koło, także zapomnieliśmy nabić. Jednak ucieka to powietrze jakoś. Dobra, do potem. No i tak, mamy przygotowane pod wrzucenie zbrojenia. Także jutro podkładeczki, wrzucamy zbrojenie i czekamy na beton. Tak to się prezentuje. Wszystko idzie na razie
według schematu, według planu. Tak to wygląda. Bajeczka, nie?